Zmumifikowana kobieta w Muzeum Śląskim w Katowicach. Już od piątku 4 listopada w budynku muzealnej stolarni będzie można oglądać niecodzienną wystawę archeologiczną Mumia tajemniczej damy, studia i perspektywy. To przede wszystkim nowoczesne spojrzenie na metody i techniki, które wykorzystuje się do badania obiektów właśnie archeologicznych. I tak w przypadku mumii odwiedzający będą mogli zobaczyć, jak przeanalizować historię zabalsamowanego człowieka bez naruszenia bandaży. Mumia okazała się taką tajemnicą od samego początku, ponieważ w momencie, kiedy przyjechała w XIX wieku, w 1826 roku do Polski, wtedy uważano, że jest to niewiasta. Ale na początku XX wieku odczytano hieroglify z sarkofagu, którym była przywieziona i okazało się, że jest to sarkofag należący do kapłana Hordziehutiego. I stąd przez lata całe uważano właśnie, że jest to mumia kapłana. Dopiero badania rozpoczęte w 2015 roku przez twórców projektu Polish Animal Mummy Project potwierdziły jednoznacznie, że mumia jest kobietą. Ponadto w 2021 roku wykluczyły wcześniejsze hipotezy ginekologa, jakoby kobieta zmarła będąc w ciąży i wskutek choroby nowotworowej. Zmumifikowane szczątki kobiece były i są poddawane badaniom przede wszystkim radiologicznym, a do tego wykorzystuje się najnowszej klasy technologii, w tym tomograf. Badania pozwalają przeanalizować bardzo dokładnie życie kobiety. Mogą to być badania immunologiczne, mogą to być badania, tutaj pobieranie próbek oczywiście pod kątem DNA, prawda? To co jest znane i coraz bardziej jakby ta technologia też idzie do przodu. Można na przykład właśnie określić nawet dietę, prawda? Tutaj na przykład tak z analizy powiedzmy włosów, czy można też w przypadku, i to zarówno mumii ludzkich, jak i mumii zwierzęcych, można na przykład czasami wyśledzić właśnie pochodzenie danego osobnika, tak? Wiemy, że część mumii na przykład była prześwietlana przez tutaj profesora z Krakowa, natomiast sprzęt wtedy był zupełnie, no, dużo prostszy niż teraz. Oficjalny wernisaż wystawy w czwartek, a od piątku aż do marca przyszłego roku odwiedzający mogą oglądać ją w godzinach pracy Muzeum Śląskiego.